A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Ogniem i Mieczem 2, kampania szwedzka. Ostatnio dużo walczyliśmy, co prawda straciliśmy Poznań, musieliśmy wycofać się z Poznania, co prawda bunt nas z tego Poznania wygonił. Co oni dostali? Oni dostali muszkieterów oraz... O Jezus, dużo muszkieterów dostali, to niedobrze, niedobobrze. Tą armię, znaczy te trzy oddziały w sumie możemy nawet cofnąć tutaj. Swoją drogą, chwila. Co wy tutaj macie? Wy macie dwa oddziały. To jest stolica. O, Berlin jest nową stolicą Danii. Spoko. Weźmy, zróbmy coś takiego. Szczecina nie mają jeszcze. Tej drugiej osady to jest chyba Kołobrzeg, też nie mają. Tutaj jest Berlin, czyli Danii zostały tylko te dwie osady. Bardzo, bardzo fajnie. Tu mają jakąś malutką armijkę, trzy oddziały strzelców, znaczy muszkieterów. Wiecie co ja mogę nawet zrobić? Ja mogę zrobić coś takiego. Mogę to szturmować. O, jest książę Albert, następca, generał, fajnie, dwóch generałów, ram pam pam. No, no i ram pam pam, mamy kolejną osadę, bardzo, bardzo ładnie poszło. Ci są troszeczkę niezadowoleni, więc zmniejszymy im podatki. Czy ja mogę, mogę tutaj werbować, doskonale, doskonale. Może od razu farmy, nie, może lepiej nie budujmy, bo zbudujmy może coś do zadowolenia. Mamy 7000 dukatów, więc możemy to wykorzystać. No i co, no i Danii została ostatnia osada i jeżeli zniszczymy Danię, pozbędziemy się problemu na zachodzie. Będziemy mogli skupić się tylko na południu, na Polsce oraz na wschodzie. Właściwie też południu, bo to w sumie wszystko południe. Litwie oraz Kurlandii, która mając jedną osadę wystawia jedną pełną armię i pół. I tu jeszcze ma troszeczkę garnizon, ale garnizon to darmowy. To jest ta nasza mega zajebista armia, która co prawda nie ma gdzie się teraz udać, no bo na Polskę nie mamy co iść, no bo tu stoi Kurlandia. Może ta Kurlandia gdzieś sobie pójdzie, nie wiem, ja na razie nie chcę z nią walczyć, bo ona ma armię podobną do mojej, czyli strzelcy i tak dalej, to byśmy się wykrwawili. Inflanty cały czas jest problem, bo nie mam tutaj dobrej armii. Problem jest też taki, że nie mamy zbyt dużo pieniążków, więc cały czas myślmy o pieniążkach. Cały czas pieniążki są bardzo ważne, bo bez pieniążków nie wystawimy armii. 1000 jeszcze zostało. Czy mogę coś tu sensownego werbować? Chyba mogłem coś sensownego. Pikinierzy, pikinierzy, pikinierzy. Weźmy tych akabuzerów. No i dobra, na razie tyle niech starczy. Może tych pikinierów doślemy na front? Jak to wygląda tutaj? Oj, może ja wyzwam po... bo może bym was połączył. No, to już jakoś jako tako wygląda. Naprawdę słaba armia przydałoby się. Czego ci potrzeba, mój przyjacielu? Masz dużo pikinierów, masz mało strzelców. Dajmy tobie strzelców, dajmy tobie tych, dajmy tobie tych. Łucznicy, mam tutaj łuczników. Dobra, dajmy tych łuczników. Aha, już będzie full. No dobra, to daj te dwa oddziały tylko. A, jeden oddział tylko mogę dać. No, to jest troszeczkę niewesoło. Może tych się pozbędziemy, a damy te dwa oddziały. No to jest bardzo słaba armia. Sprawda, to jest nasz król Szwecji, Gustaw Adolf. Tak, Gustaw Adolf, król Szwecji. Ale no... no nie, jeszcze ci mistrzowie miecza, to może być bolesne. No dobra, myślę, że możemy oddać turę. I zobaczymy... O, dyplomata, jak zwykle zapomniałem o dyplomacie. Zawsze, zawsze się zapomina o tym dyplomacie. Dobra, Dania ma jeszcze jakąś tam malutką armię. No i fajnie by było, jakby ta Kurlandia gdzieś sobie poszła. A przynajmniej nas nie zaatakowała, to już coś. Widzę, że Turcy idą w kierunku Polski, w kierunku Podola. Kurlandia sobie stoi, okej, okay, no to niech sobie stoi. Zawieszenie broni, Hanat Krymski. Hanat Krymski walczy z Imperium Osmańskim? Boże, co tu się dzieje? Polski zamek. A czemu ja mam to podświetlone? Nie wiem, ale widzę, że Kozacy cisną, cisną, Polaczków cisną. To bardzo, bardzo dobrze. Budowa zakończona. Sztokholmie farmy. Farmy w Sztokholmie. Sztokholm jest średnio zadowolony, więc może coś do zadowolenia? Czy do pieniążków? A może rekrutować armię? A dajmy może lepsze farmy. To brzmi super, to już chyba będzie najwyższy poziom farm. Czy mam coś na flocie? Nie, nic nie mam na okrętach. Dobra, co my tutaj mamy? Trzy oddziały, tu jest troszeczkę więcej. Robimy ryzyk fizyk. Halo, czy ja mogę tu zmniejszyć podatki? Dobra, zmniejszymy podatki. O, w ogóle tu trzeba coś naprawić. Przeszkólmy troszeczkę oddziałów. Tutaj też dajmy do szkolenia troszeczkę oddziałów, ok. Całe hajs poszły, ale zróbmy coś takiego. Zostawmy tutaj może tych. Jak zadowolenie? Uj, słabo. No, już jako tako jest. Dołączmy do oblężenia. Szturmować oczywiście. O kurde, dostali garnizon. Ojoj, to może mnie zaboleć. Może to naprawdę mnie... O kurde, i ty musisz naokoło. Są trzy oddziały muszkieterów. Możemy ich porobić, bo mamy dwa razy jazdę. Raz pikinierów, więc jeżeli będzie dobra mapa, to możemy ich porobić.
Problem jest taki, że jeżeli oni wyjdą z tego miasta, to ta armia się nie utrzyma, na linii nie utrzyma. No to jest garnizon, jakiś garnizon dostali, to jest przykre. Czy to coś mi się dostępuje? Nie, macie ogromną armię, flotę, Boże, wy nawet nie macie dostępu, nie macie dostępu, Berlin. Berlin ma dostęp do morza? Lol, prowincja z Berlinu, Brandenburgia. No okej, okay, niech będzie. No i co teraz, co tutaj zrobić? Szpiegu, gdzieś tu był mój szpiegu. Szpiegu, pokaż mi, co jest w Poznaniu. Gdzieś te armie musiały się podziać, nie? Dobra, chodźmy. Zajmijmy sobie... O, kisiel. Tego kisla trzeba ubić. Dobra, no straty jakie takie są. Okupuj. O, może trzeba było wybić tą osadę. Może trzeba było wybić. Dobra, na razie tutaj będziemy siedzieć. Polska ma pół armii, ale ma dużo problemów na południu, więc może skusi się na to południe. Też wiecie, że Kurlandia gdzieś decyduje się iść, no bo naprawdę nie chcę, żeby... Nie chcę jej atakować, tylko chcę, jak już to, żeby ona mnie zaatakowała. Inflanty na razie spokojnie. Nic nie mamy do roboty. Coś tu zwerbowałem. Dwa oddziały tych... Dobra, podeślemy, przydadzą się. A daj, przydadzą się. Za kogo by was zamienić? W sumie za nikogo, wejdziecie do fortu. Dobra, fort jako taką ma garnizon. Tu mamy buntowników, sporo się nam robi. No ale dobrze. Cały czas na plusie jesteśmy, to mi się podoba. Okej, okay, co chce Dania? Pewnie zawieszenie broni teraz, co? Teraz zawieszenie broni. No, zawrzyj pokój. A mogę z ciebie zrobić wasala? Zostań wasalem. A dasz mi pieniążki za to? Zażądaj. Zażądaj pieniędzy, na przykład 10 tysięcy. Zrównoważone. O, ja wam mówię 10 tysięcy, a wy mi 2 tysiące, pewnie więcej nie macie, nie? Ale wasalem też być nie chcecie. Albo dobra, spróbujmy. Może będziecie tym wasalem. Halo, gdzie to jest? Zostań wasalem. Nope. I to zaatakują nas, tak jak myślałem, zaatakują nas. I to jest problem, bo tam u góry widzę, że znów jakaś armia się pojawiła. I to jest problem. Ryzykujemy? Król Leopold. Co ja mam? No nie ma jazdy, no ale co ja mam zrobić? Jest bardzo, bardzo przykra sytuacja. Bardzo, bardzo... Ryzyk fizyk czy nie? Możemy się wycofać. Tak, wycofamy się. Oni nie mają co zrobić, więc wycofajmy się. Boże, oni dostali jakiś spam generałów. No, widzicie, oni dostali jakichś generałów, jakieś armię. Mimo, że będziesz mi gonił. Idziesz na południe. Okej, no dobra. Ej, czy ty wyszedłeś z miasta? Czy ty serio wyszedłeś całą armią z miasta? Mam nadzieję, że... Bo on wyszedł z miasta, czejcie, wyszedł z miasta, wyszedł sobie. Stawił puste miasto praktycznie. Jeżeli nie odpali się znowu skrypt garnizonowy. A nie. O, Polska, Litwa znowu mi oblega. Okej, okay, rok 1632. Okej, okay, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Osada oblężona, to wiemy. Raport z końca tury. Misja nieudana. Umocni region. No sorry, Bulwo, nie dało się. Nowy generał. Daleko na północy. To zrobimy z ciebie zarządcę, tylko gdzie by cię tu wrzucić, co? Wszyscy... O, tu nie ma na przykład. No to chodź. To jesteś ty? Tak, to jesteś ty. Chodź na razie tutaj, bo tutaj jest jedyny okręt nasz. Okay, raport z budowy. Masa rzeczy się pobudowała. No naprawdę... A znów dostanie skrypt garnizonowy, czy nie? Nie, no nie wierzę, znowu dostał, no... Nie weź tu, bo graj z nimi. No nie wierzę, i on te armii... Nie, dobra, ale przynajmniej jest nauczka na przyszłość, nie wolno tak robić, nie. Ale mamy posiłki, nie zapominajmy o takich postawach. Mamy posiłki, możemy dospać. Ojej, szkurde. Co my tutaj mamy? Próbujemy? A spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie zasadzka. Jeszcze nie wiem, jak tu zasadzki wyglądają na tej modyfikacji. Zobaczymy sobie, jak to wygląda.
Ej, aha, dobra, myślałem, że będzie to takie, że my jesteśmy po środku, oni z dwóch stron mogą się ostro rozstawiać, ale skoro... lubię to. Okej, jak my się ustawiamy? No myślę, że możemy się ustawić tutaj, dwa oddziały tutaj. Coś takiego. Oni mają lepszą pozycję, oczywiście komputer ma lepszą pozycję. Wy troszeczkę do tyłu. Załóżcie te piki, czy co wy tu macie, te zaostrzone pale, spoko. A wy stańcie tutaj. O, coś takiego. O, wygląda naprawdę przyjemnie. No i zacznijmy bitwę. On ma tą przewagę, dokładnie te same jednostki, ma, tylko on ma przewagę, bo ma jeden oddział jazdy. To jest jazda, to są rajtarze i oni będą sobie strzelać, tylko że jak on zaszarżuje, a mam nadzieję, że to zrobi, to nic z tego nie wyjdzie mu. Tylko problem jest taki, że potem staniemy i zaczniemy w siebie strzelać i to będzie bolesne. Okej, dobra, ci strzelają. Jak to wygląda? No, halo? Dobra, widzę, że chyba szarżuje tą jazdą, a przynajmniej podjeżdża na odległość strzału. To dobrze, to dobrze. Jak mu może zabijemy generała, to mu morale polecą w dół. Oddał salwę w naszym kierunku. No, taka pół razy średnia troszeczkę naszych padło. Ci strzelają sobie, dobra. Widzę, że komputer skupił się na tym oddziale. Tak, więc myślę, że możemy zrobić coś takiego. Bardzo szybko podejdziemy. Bo on strzela w ten oddział jest bezpieczny. To jest nasz generał, wiem, że dużo ryzykuje. Ale może się to nam naprawdę opłacić, może się nam to opłacić, taki ostrzał z flanki dla nich to może być naprawdę mordercza rzecz. No właśnie, cały czas pikują, trzy oddziały praktycznie w jednym strzelają. Weź spróbuj mu zabić generała, spróbuj mu ubić. Wystrzelacie w ogóle? Nie wiem, co wy robicie. No strzelajcie, może jak mu zabijecie generała będzie łatwiej. Okej. No, coś zaczyna dostawać. Czy wy strzelacie? Halo, panowie. A, nie strzelacie. No dobra. No to wyrównajmy linię przynajmniej, bo teraz ci nas flankują troszeczkę od boku, widzę. Te dwa oddziały nie strzelały, nie wiem czemu nie strzelały. Dopiero ten zaczął strzelać w ten mój generalski oddział, jak podszedłem. Ci jako tako się jeszcze trzymają, dobrze, że ich tak rozciągnąłem. No liczę, że mu generał padnie, no, na pewno tam się przyda. Na pewno wyrówna szansę. Okej, weźcie ładną taką salwę, o Jezus, pod górkę będziecie strzelać, no nic nie zrobicie. Chyba, że... Nie no, jeszcze bliżej podejść, bo zobaczcie, że jest pod górkę i oni mają jak strzelać, ale może coś tu ustrzelą. No zobaczmy. Halo, panowie. No, wszystko poszło ziemię. Dobra, ryzyk fizyk. Trochę śmieszna bitwa, ale dobra, niech będzie. Nie jest jakaś kluczowa na całej kampanii. Wy też macie... O Jezus. Dobra, odchodźcie. Mówiłem, że mam beznadziejne ustawienie. Wy też macie pod górkę wszystko? No, przynajmniej was to troszeczkę osłania. No dobrze, niech będzie. Podeszliśmy bardzo blisko. A weźcie, wystrzelcie. Tak centralnie, tak prosto w twarz. Dajecie. Strzelaj. No, o Jezus, ci jeszcze nie doszli. Strzelajcie, ludzie. O. No, wystrzel. Jezu, oni trzy razy zdążyli wystrzelić na siani jeszcze ani razu. Dziesięciu zabili, tylko że my też bardzo dużo straciliśmy. Dobra, strzelaj tutaj. Teraz wy podchodzicie tutaj. Może to jeszcze ugramy, może. Miałem fatalne ułożenie terenu, musiałem zareagować. No, wy przegracie z nim. Jeżeli będziemy się tak dalej wymieniać się ogniem, to przegramy. Dlatego musimy... O, dobra, on wycofuje generała, bardzo dobrze. Teraz wy... 80, 70... tu już 50, ładnie ich obili, ładnie. Dobra. Jeszcze jakoś to wygląda. Tu przegrywam i to jest bolesne. A ci się wahają, a nasi sobie żyją. Bardzo dobrze, zaraz o właśnie użyjemy z naszej umiejętności, to podniesie morale. Doskonale. O, bardzo dobrze. 55, tu ładnie wygrywamy. Bardzo ładnie to wygląda. Okej, tu troszeczkę przegrywamy, ale zaraz się obrócimy, chociaż doganiamy. Powoli zaczynamy doganiać, 55, tu 60, więc bardzo ładnie.
Jeszcze jakby generał gdzieś tu, jakaś zabłąkana kula by go trafiła, byłoby naprawdę, naprawdę przyjemnie. No. Bardzo fajnie. Tylko że te oddziały już nie wezmą udziału w oblężeniu tego drugiego, znaczy ostatniego nie wezmą udziału w oblężeniu Berlina, ostatniej osady Danii, bo no co z nich zostanie? No nic, a przynajmniej obronią tą zdobytą osadę Bogowa-Szwajn czy coś takiego. Okej, no to jest 23, oni nie grają roli. Ci uciekają? Tak, ci uciekają, widzę, że dali radę, bardzo ładnie, ci też uciekają. Mi się podoba, wy to strzelajcie póki możecie. Póki macie ich w zasięgu, ci uciekają. Został tylko generał, dobra, możemy. O. To strzelajcie tyle, ile możecie, ile macie ich w zasięgu. Może coś jeszcze zabijecie. Generał na pewno ucieknie. No, może jeszcze jeden oddział przeżyje, reszta powinna zniknąć. Dobra. Bardzo, bardzo ładnie. No, połowę straciliśmy, oni praktycznie wszystkich, ale generał niestety przeżył. Miałem nadzieję, że on tam w początkowych tych. W tej początkowej fazie bitwy padnie, ale niestety przeżył. Przeżył i. Kapitan Jan, bardzo, bardzo ładnie. Ej, zniknęli. Wzrost cechy, lojalność. Ojej, panie, czemu lojalność minus 1? Ale masz 3 lojalności. No, oj, nawet weźmiesz udział w oblężeniu. No co to idzie? A, to on tu się wycofał. Ej, mordo. Siema, pamiętasz mnie? Znaczy, zrobimy coś takiego, weźmiemy. A, weźmiesz. Książę Krzysztof, czyżby to był następca? Tak, ale pewnie jak zrobi automat, to on przeżyje, no właśnie. No ale spoko, tylko problem jest taki, że zaraz ta armia się wróci, ale tu jako tako już mamy jak się bronić. Mamy jakieś oddziały liniowe. A możemy oczywiście dalej rekrutować tutaj oddziały do szkalania, może do szkalania nie. Ale rekrutujmy kirasjerów bardzo chętnie przytulę do siebie. Tego pana ciągniemy na południe, myślę, że on zajmie miejsce w Kopenhadze, bo tam nie ma żadnego zarządcy. Chyba, że możemy zrobić coś takiego. Coś bardzo ryzykownego. Tylko, że Polaczki znowu się buntują, cholera jasna, co z nimi zrobić? No, zbudujmy im to. Znów tu jakiś garnizon podsyłać, to znów się wybuntują, zbuntują i guzik. O Jezus, kto? Jan Albert Waza, żeby szlak cię trafił. No, wycofaj się. Cholera jasna. A, no i nie mam jak dostać posiłków. Dobra, ważniejsze. Możemy tu przejść? Przekroczymy terytorium. Znaczy, wkroczymy na terytorium Brandenburgii i Saksonii. Cholera. Dobra, nie, siedź tutaj. Bo ja chciałem podejść i stanąć tutaj przed nimi, twarzą w twarz, żeby może się skusić na tą główną armię. Ale widzę, że nie. Cholera jasna, że dwa razy ten skrypt garnizonowy się odpalił, to nie wiedziałem. Myślałem, że jak raz się odpali, to już drugi raz się nie załączy, a tu taka niespodzianka. Dobra, co my tutaj mamy? O, naprawdę. Co to za oddział? Halo, halo, pokaż się. Pokaż się z tym oddziałem. Co to jest? Co to jest? Najmniej kirasjerzy. Ty, bulwo, kirasjerów tylko mnie wo. O Jezus, nie podejdę. No fajnie. Dobra, ale możemy coś zbudować, mamy pieniążki, zawsze coś do rozbudowy bardzo się przyda. 2000 za stały 400 dochodowy przychód na turę, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Ten mi cały czas nawraca, zbudujmy tu kościółek. To może w końcu się naprawdę źle skończyć, że on to cały czas będzie nawracał. Widzę, że armia litewska gdzieś poszła, więc jak pozbędziemy się tego małego gówinka, pójdziemy na Rygę. Może w końcu Rosja się obudziła? Może. Dobra, zobaczmy co zrobi Dania, co zrobi Polska, co zrobi Kurlandia, co wszyscy zrobią. Okej, okay. O, chyba ta Rosja musi cisnąć Litwę, bo jakieś posiłki szły na wschód. No dobrze, no dobrze. O to chodziło, żeby nie pchać się na siłę na Litwę, bo to by otworzyło Rosji drogę. Poczekajmy, Rosja też niech się pomęczy, też niech ją to zaboli. Ta armia polska, co tu dorobi Dania? No tak jak mówiłem, cofną się pod miasteczko i zaatakują. No, zaatakują główną armię. Trzeba będzie się cofnąć. Chociaż. O, jak to wygląda? Co oni tutaj mają? No. Czy my chcemy to rozgrywać? No. Nie mamy alterali. Te czterech żołnierzy, co oni z tymi armatami zrobią. To jest słabe i to nas atakuje głównie. Problemem jest to, oni mają tutaj też dużo pikinierów. Nie mają jazdy. Dobra, myślę, że możemy to zrobić. Zrobimy sobie save'a.
Szwecja 9, ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Tutaj podziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Na razie.